kwadrans do 10 pozostał, a jak w poniedziałek, to razem z nami oczywiście jest Frela Blue, którą bardzo gorąco witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słonecznie i letnio. Dopytamy na początek naszej rozmowy, jak sytuacja po tej nieszczęsnej powodzi, już trochę tam, można powiedzieć, się lepiej to wygląda, szczególnie też tak. U ciebie? Tak, tak, już powiedzmy tak, ulice już są prawie wysprzątane, piwnica już jest puściutka, wszystko jest ściągnięte, nawet ze ścian, błazerie, wszystko jest puste i teraz musi się suszyć. No tak. Te rzeczy, które zostały uratowane, to na razie są jeszcze porozrzucane po reszcie domu, dlatego że wszystkie meble też wylądowały na śmietniku, ale już powoli sobie radzimy, koleżanki, koledzy pomagają, przenoszą różne kartony, pomagają mi to sortować. No i przy okazji zobaczyłam, bo też miałam wszystkie albumy ze zdjęciami w piwnicy. No, większość oczywiście się zupełnie zniszczyła, ale kilka można rozpoznać, bo były bardzo takie rozmazane, posklejane, ale można było rozpoznać. I tak wspominałam właśnie stare czasy ostatnim tygodniu bardzo często. Przypomniało mi się, jak jeszcze jeździłam na taksówce, to miałam taki ulubiony klub, do którego chodziłam prawie dziennie, na przerwę, bo ja jeździłam w nocy od 18 wieczorem do 6 rana, a był taki klub, który się nazywał Melody, czyli Melodia, którego właścicielem był czeski pianista Stefan Katone, a od początku życia tego klubu, ten klub 30 lat był w Kolonii, na basie grał tam basista z Chorzowa Krzysiu Kozielski. I również bywał tam bardzo często pianista z Wrocławia, Krzysiu Żukowski. I ja zawsze uwielbiałam przychodzić tam, jak było tych dwóch Krzysiów, bo zawsze mogłam z nimi sobie w przerwie troszeczkę pośpiewać. Zawsze trafiłaś na Krzysia, to wiadomo, tak. Tak, zawsze trafiłam na Krzysia albo na obydwóch Krzysiów, tak. I w ogóle było tam było mnóstwo ludzi, tam było mnóstwo różnych muzyków. I przede wszystkim jak były na przykład w Leverkusen były koncerty, zwłaszcza jazzowe, to wszyscy jazzmeni tam przychodzili, bo to było przeważnie, to był klub jazzowy. I było też tak, nie wiem, czy znasz taką jazzową wokalistkę, Diana Krall. Oczywiście, Krall, jasne. Ja, jedna z moich ulubionych i jej bębniarz, Jeff Hamilton, on zawsze tam przychodził właśnie jak tam grali. I tak się złożyło, że 2-3 razy pod rząd, jak tam szedł, przez kilka tam lat, to właśnie ja śpiewałam piosenkę Ray Charles, Georgia on my mind. I on mnie nazywał Georgia Girl. Tak, ale było tam też różnych innych ludzi. Na przykład raz spotkałam tam Lenny Kravitz. Ale Lenny Kravitz był taki naćpany i taki sztywny, że w ogóle nie wiedział, co się wokół niego dzieje. Rozumiem, że nie kontaktował za bardzo, tak? Nic. On był w takim pięknym, czerwonym, w niebieskie trójkąty kombinezonie, takim jakby skoczek narciarski. I tak jak go tam posadzili, tak tam siedział. Próbowałam go zagadać, ale do niego w ogóle nic nie dochodziło. Może był bardzo zmęczony, wiesz. Widzę, bardzo, po koncercie, oczywiście. Tak, po koncercie był zmęczony, no. Oczywiście. Ale przychodzili tam też ludzie jak na przykład George Benson po koncercie, a z kolei, nie wiem czy wiesz, ale Chaka Khan mieszka w Kolonii. Tak, to nawet chyba kiedyś wspominałaś nam o tym, tak. Tak, właśnie, i Chaka Khan też tam właśnie przychodziła. I nawet jeszcze jest tak, dżentelmena znasz. Oczywiście, że tak. Dżentelmen, tak. I jego aktualna żona Tamika, ja mam jeszcze wtedy, i Tamika i dżentelmena też znałam, i Tamika i dżentelmeni byli jeszcze razem, a z kolei Tamika miała przyjaciela, jej najlepszy przyjaciel, jej przyjaciela był moim przyjacielem. I to jest historia. Tak. I potem ona dopiero poznała dżentelmena przez Pollo. I nie wiem, czy pamiętasz takiego w latach, no ty nie będziesz pamiętać, jesteś bardzo młody. Ja też zresztą właściwie nie pamiętam, ale obiło mi się o uszy coś takiego jak Keep on Smiling. To był hit 1970 roku pana James Lloyd. I James Lloyd przez jakiś czas był też bardzo bliskim przyjacielem, potem się wyprowadził do Troisdorfu, też tam bardzo często bywał. No i tak oglądałam właśnie takie różne zdjęcia i przypominałam sobie te historie, jak to tam było. I to było naprawdę piękne czasy, tylko niestety też wszystko ma swój czas, prawda? I ten klub po 30 tak latach jest. Zamknął i od tego czasu niestety nikt nie odważył się następnego jazzowego klubu w Kolonii otworzyć.
A przebywało tam masy cudownych, ciekawych ludzi, między innymi też pianista, z którym aktualnie też bardzo dużo gram, Hans Günther Adam, to znaczy za wyjątkiem korony oczywiście. No tak, tak, na razie jeszcze dalej nie ma żadnych koncertów. Myślę, że w każdym z takim większym mieście tak naprawdę na całym świecie, bo to, tak jak powiedziałaś tutaj akurat, Leverkusen wspominałaś, tak? Ale tak. W innych również miastach, czy w Niemczech, czy też w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach, myślę, że jest takich klubów więcej, które mają taką niesamowitą historię i tam w tych klubach gościli niesamowici muzycy znani i lubiani tak naprawdę, ci najwięksi nawet. Kiedyś tak było, ale już tak mniej więcej od 20 lat bardzo się to skruszyło i tylko są kluby, w których odbywają się koncerty, ale niestety już nie ma tutaj, nie znam ani jednego już takiego klubu, że rzeczywiście co wieczór można było wejść i posłuchać sobie na żywo jazzu, a to był tak taki jest. Klub. On otwierał dopiero o 11 wieczorem, o 11 wieczorem zaczynała się muzyka, każdy dzień tygodnia plus weekendy, po prostu dziennie. Tak. I mniej więcej do 3-5 nad ranem ludzie przychodzili, grali, śpiewali, ale wszystko profesjonalni muzycy. Nie było takie, że było jam session, tylko przeważnie szef grał na pianinie. Jak przychodził inny pianista, to wtedy ten ktoś inny grał. Tak jest. I ci muzycy się tak zmieniali. Było czasem 5 bębniarzy i tak co chwilę ktoś podchodził i czasem w czasie grania pałeczki po prostu podawał następnemu i się tak podsiadali. I tak samo było z trąbką i z saksofonem, także naprawdę... A propos saksofonu, przypomniał mi się taki dowcip. Ile trzeba saksofonistów, żeby wymienić żarówkę? No to opowiadaj. Jeden wymienia żarówkę, a 49 się zastanawia, jakby to zrobił Charlie Parker. I to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. Teraz będzie twoja samba u nas na antenie Radia Festy. Miłego i spokojnego tygodnia ci życzę. Dziękuję. No to sambowego poniedziałku wam życzę. Wszystkiego dobrego. Stary durś smędzi i nawet nie pocieszy mnie dobry jazz. Jak mam ślepia spuchnięte, a fryza oklapnie, jak cieplecie się klejzna, jak długo. Kej pociepna kaślajbik i pomadka z żadłem, a w bani ciśba i dursz mnie w toś szturho. Mi tańcu śląsko, samba klara blenduje na całki pysk. Śmigę gitko, ta nasza śląsko, samba przyniesie ci radochę i zysk. Być już zatkiem i tańcu śląsko, samba klara blenduje na całki pysk. Śmigę gitko, ta nasza śląsko, samba przyniesie ci radochę i zysk. O la la la. Fire.